otwarte funduszy europejskich. Dzień dobry, witamy z Parku Zdrojowego w Choryńcu Zdroju. To właśnie tu odbył się finał festiwalu questingu. Co Panią tu zachwyciło w naszym regionie, a propos tych questów i tego, co Pani zobaczyła? To jest niesamowity potencjał, który tkwi w spokoju, który tutaj można naprawdę odnaleźć. I to jest niesamowite, że wtedy, kiedy się questuje, jeździ na rowerze, odpowiednimi, wyznaczonymi trasami można usłyszeć, jak pszczoły na polach rzepaku pracują. To mówi osoba, która mieszka w Krakowie i można powiedzieć jedno z najpiękniejszych miast Europy turystycznie, czyli ta zieleń i te tereny mogą zachwycić. Ja myślę, że właśnie nam, ludziom, którzy mieszkają na co dzień w dużych miastach, potrzebny jest ten oddech, który można wziąć w takich miejscach jak na ziemi lubaczowskiej i z tego powodu warto tutaj przyjeżdżać, zobaczyć te właśnie pola i lasy, których brakuje u nas, ale też wszelki potencjał kulturalny, który tkwi w tym regionie, mnóstwo cerkwi grekokatolickich, które po prostu zachwycają za każdym razem i z każdą z nich się wiąże inna historia i to jest po prostu pasjonujące. Pani przeszła te wszystkie questy tutaj w ramach tego festiwalu na tej ziemi lubaczowskiej. Ile ich było? Jak to wyglądało? Ile na to potrzeba czasu? To jest 8 questów. Ja je przeszłam rzeczywiście w 3 dni, tyle ile trwał festiwal. To jest możliwe, dlatego że to są 3 questy rowerowe i one są bardziej wymagające, dlatego że to jest ponad 20 km każdego questu, w związku z tym to jest poważniejsza wycieczka, kilkugodzinna, a oprócz tego są to questy piesze, które odbywają się zamykają się w granicach godziny, w związku z tym to się dzieje szybciej. I to jest naprawdę bardzo fajna forma poznawania regionu w takim skondensowanym czasie, w krótkim czasie, przy którym można się naprawdę mnóstwo dowiedzieć samemu, bo questy to forma turystyki bezobsługowej, czyli nie potrzebujemy przewodnika, bo wszystko możemy sobie wyczytać i odszukać samodzielnie. Idea festiwalu questingu zrodziła się 2 lata temu podczas konferencji tematycznej, która była organizowana zarówno w Kresowej Osadzie w Baszni Dolnej, jak i również w Centrum Rehabilitacji Rolników w Choryńcu Zdroju. I wtedy to właśnie na tej konferencji samorządowcy z terenu gminy postanowili wspólnie prowadzić działania, które zmierzają do tego, aby wspólnie prowadzić politykę promocji, politykę rozwoju turystyki i wspólnie kształtować markę turystyczną ziemi lubaczowskiej. I ten questing w tym pomaga? Oczywiście, jest to pierwsze wymierne nasze wspólna realizacja i myślę, że osiągnęła zamierzony efekt. Spotyka się z bardzo dużym zainteresowaniem zarówno mieszkańców tutaj naszego powiatu, jak i gości, kuracjuszy, turystów, którzy nas tutaj odwiedzają coraz liczniej. No właśnie, to taka nowa forma turystyki. Tutaj widać tych questowiczów, najczęściej to są całe rodziny, rodzice z dziećmi, spokojne zwiedzanie, odkrywanie właściwie tego regionu. Oczywiście, jest to tak wszystko skonstruowane, aby było ciekawe dla całych rodzin. Zostało to spięte w całość na terenie 8 gmin, członków naszego związku międzygminnego. Dla najwytrwalszych i najlepszych questowiczów przewidziane są paszporty wędrowca ziemi lubaczowskiej i na pewno też czekają na nich atrakcyjne nagrody, które zostaną wręczone dzisiaj podczas finału tego festiwalu questingowego.
Questing to jest turystyka przygodowa, która pojawiła się w naszym kraju 10 lat temu. Na chwilę obecną w Polsce mamy 665 questów, w tym na Podkarpaciu 28. Turysta dostaje ulotkę, w której zawarte jest dziedzictwo kulturowe, historyczne czy przyrodnicze danego regionu i rozwiązuje przeróżne zagadki, czy to są rybusy, czy to są krzyżówki. Idzie zgodnie z tekstem, idzie zgodnie z mapą i musi odnaleźć na trasie skarb. Skarbem jest pieczątka, którą przybija na samym końcu, chociaż ja twierdzę, że skarbem jest wiedza, którą wyniósł z danego regionu. Tak jest. Proszę powiedzieć jeszcze dokładnie, jak to działa. Czyli tutaj jakby dzisiaj jest finał festiwalu questingu na ziemi lubaczowskiej, ale jeśli chcielibyśmy skorzystać z tej formy nowej odmiany turystyki, na przykład w Rzeszowie czy w innych miastach, od jakiego miejsca zacząć, gdzie taką lotkę zdobyć, na którą stronę w internecie zaglądać, żeby ruszyć w końcu i zwiedzać. Drodzy Państwo, nic prostszego. Tak naprawdę wystarczy pojawić się na stronie internetowej questing.pl. To jest największa baza, największe kompendium wiedzy questingu w Polsce. Mają tam Państwo mapę. Wystarczy tylko kliknąć w odpowiedni region i wydrukować ulotki w PDF-ie. Na mapie jest określone, na ulotce jest określone, gdzie jest punkt startu, ile trwa quest, czy to jest quest historyczny. Sami decydujemy, kiedy i gdzie zaczynamy i o którym. Nie. Sami decydujemy, kiedy i gdzie zaczynamy. Questy działają cały czas, od chwili stworzenia działają cały czas. Questy, właśnie to jest dobre pytanie. Czy my idziemy, czy jedziemy rowerem, czy sami wybieramy, czy jest tam zaznaczone, że to są właśnie te questy dla rowerzystów, czy dla pieszych? Oczywiście, to jest bardzo ważne. W Polsce posiadamy questy zarówno piesze, których jest najwięcej, jest to ponad 500 questów, rowerowe, ale już pojawiają się questy kajakowe, questy samochodowe, questy nawet tramwajowe. I tymi wszystkimi metodami można przejeżdżać questy w naszym kraju. To ile tych questów jest na Podkarpaciu, tak to zmienię? Na Podkarpaciu mamy 28 questów. A tu na ziemi lubaczowskiej w ramach tego festiwalu? Na ziemi lubaczowskiej ogólnie funkcjonuje 11 questów. Podczas festiwalu, pierwszego ogólnopolskiego festiwalu questingu w Polsce, przechodzimy 8 questów, które są zawarte w tej części, w tej sieci questów, questowe wędrówki po ziemi lubaczowskiej. Otwarte fundusze europejskich. Skoro jesteśmy w tym miejscu, to jeszcze zapytam, jak bardzo ten region zmienił się dzięki funduszom z Unii Europejskiej. To znaczy, trudno sobie wyobrazić, jak wyglądałyby te miejsca bez tych funduszy, które na pewno w znaczący sposób podnoszą standard infrastruktury technicznej. Wiele rzeczy udaje się dzięki funduszom unijnym zrealizować, jak chociażby ten park, w którym znajdujemy się, zrewitalizowany, odnowiony dzięki środkom pochodzącym z programu transgranicznego Polska-Białoruś-Ukraina. Park ten jest na pewno jedną z wizytówek naszej miejscowości. Widać tutaj szczególnie w sobotę, w niedzielę, w dni wolne od pracy, gdzie przebywają tutaj całe rodziny. Mogą miło spędzić czas, skorzystać z placu zabaw. Jakie atuty turystyczne tego terenu? Zielono, południe, Bieszczady i tak dalej, to jedna sprawa. A dlaczego warto wybrać północ, chociażby na taką weekendową wyprawę? Przede wszystkim malownicze trasy rowerowe, które naprawdę cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Jesteśmy położeni w korytarzu szlaku rowerowego Greenvelo i też widać coraz większą liczbę rowerzystów, którzy tutaj przejeżdżają po tej trasie. Trasy zostały tak zaprojektowane, aby pokazać wszystko to, co na naszej ziemi mamy najcenniejszego, zaczynając od zabytków architektury drewnianej, przez obiekty geoturystyczne. Wszystko to cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem i myślę, że liczba gości, którzy będą nas odwiedzać, stale będzie rosła.